Witamy serdecznie na naszych Włościach. Nagrywam to ponownie, bo się okazało, że przed chwilą przeszłam już praktycznie przez cały apartament i zapomniałam nacisnąć przycisku, który uruchamia ten cudowny sprzęt. Tak więc zacznijmy od odprowadzania Was. Tutaj mamy takie dwa stanowiska pracy, Wojtek i ja. Ja siedzę sobie tutaj w jadalni, bo tutaj jest taki aneks kuchenny. I tak on mniej więcej wygląda, bardzo czysto, bardzo schludnie. Tutaj Wojtkowe miejsce do pracy przy, przy monitorze, tak, przy telewizorze. Tutaj jest sofka, taka w modnych kolorach, pastelowy, brudny róż, lekko błyszczy. Choć nie wiem, czy pastele mogą się błyszczyć, w każdym bądź błyszczyć. Mamy tutaj takie ogromne łóżko, chyba 2x2 albo nawet większe. Może być nawet 2x2,20. Jest bardzo wygodne jak na takie hotelowe łóżko w Bangkoku. Jest super, tutaj jest toaletka w sumie taka. Na upartego może ktoś tu pracować, bo jest siedzisko, więc Wojtek w lustrze się drapie. I tutaj mamy toaletkę, bardzo taka prosta, wszystko jest. Zasłonka, co ważne, jest. I ta zasłonka jest spoko, bo się tak nie lepi, jak się gdzieś tam człowiek w nią wpakuje, więc w to mi graj. Tutaj trzeba uważać, no smoking oczywiście, bo inaczej 1000 batów kary, czyli jakieś 130 zł chyba. Tak, to co jest ciekawe, zlew do mycia naczyń jest na balkonie. Jak widzicie, troszkę tu mokro. Tak, bo troszeczkę historia tutaj... nas tutaj zaskoczyła. No ale... właśnie, ja dla Was zdejmę laczki i podejdę bliżej, żeby pokazać Wam widok. Proszę bardzo, wydaje się, no, że pogoda jest taka nawet troszkę spoko. Zobaczcie, tutaj niebo jest przejaśnione, ale przed chwilą wyglądało to zupełnie inaczej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to koniecznie wbijajcie na nasz Instagram, bo tam wszystko w zapisanych, wyróżnionych relacjach jest. Ale jak to się stało, że tutaj jest tyle wody? Skąd ta woda? Idziemy Wam troszeczkę chyba opowiedzieć. Historia naszego przyjazdu tutaj jest bardzo ciekawa. Spróbujemy ją króciutko opowiedzieć, bo za chwilę idziemy na miasto, bo mamy parę rzeczy do ogarnięcia. Ale słuchajcie, jak to było. Podróż zaczęliśmy na Kosamui. Stamtąd pani z kwatery zawiozła nas do portu. Oczywiście okazało się, że bilety trzeba odebrać na mieście, więc pojechaliśmy je odebrać. I okazało się, że nie płyniemy speedboatem. Tylko takim wielkim statkiem. No. Wygoda była fakt, że pół godziny dłużej, ale wygoda to komfort luks. Ubikacje były i to też ważne. Restauracja, fotele, dużo miejsca, naprawdę wygoda, full wypas. Ale w sumie nie chodzi nam do końca o ten transport, bo transport wyglądał tak jak większość naszych transportów na wyspę, czyli statki, czyli autobusy, czyli jakieś tam busy i tak dalej, samoloty. No trwało to praktycznie cały dzień, jeszcze nasz samolot był opóźniony. I co prawda no nie całą godzinę, ale to zawsze człowiek już był taki mega zmęczony. Dotarliśmy do tego Bangkoku i chcieliśmy pójść do sklepu, wiecie, no byliśmy już bardzo głodni i tak dalej, ale się okazało na miejscu, że jest taka burza, że szok. I zaczęło w sumie padać po drodze, jak już żeśmy wsiedli do auta, bo wtedy jeszcze nie padało, zaczęło padać i to tak solidnie. I momentami jechaliśmy jak amfibia, bo woda się wylewała przez dach, no ale dotarliśmy, udało się. Jesteśmy na kwaterze, jest godzina 23 coś, no i dobra, załatwiliśmy klucze, te sprawy, no i pytamy się pana, na którym piętrze jest nasz apartament. Pan mówi radośnie, na 6. I się cieszy, a my tak patrzymy, no cieszy się, to się cieszy, nie? No i rozkminiam, czemu on się cieszy, on nam pokazuje klatkę schodową, i mówi, że nie ma windy. 6. piętro, 25 kg bagażu plus 2 plecaki. No dobra, jakoś się wdrapaliśmy po tej wąskiej klatce schodowej na górę. I co dalej? Otwieramy apartament, światło, no włączniki są, ale gdzie jest ten... Światła nie ma. Wiecie, Wojtek, gdzie jest ten do wkładania karty, nie? Szukamy, Wojtek szukamy, patrzy, nie ma. Mówi, dawaj tego, bo ja miałam klucze, daj, zobaczymy, żeby tą kartę gdzieś tam wsadzić, no bo na pewno prąd będzie po tym, jak wsadzimy tą kartę. No i latamy, szukamy ten, ale nic w ogóle nie da się, nie ma takiego włącznika na ten, na tę kartę. No to... Na klatce schodowej światło było, nie? Więc mówimy, kurczę, no coś jest nie tak, ale jak szliśmy na górę, to dziwne było to, że ludzie chodzili po korytarzach, 23 coś, a ludzie spacerują. Otwarte w ogóle ten drzwi. Pokoje i ludzie sobie tam siedzą w tych pokojach, patrzą się na nas, my się patrzymy na nich. W końcu wyszłam kawałek, żeby wyjrzeć przez ten, no bo zaraz wam pokażemy, jak to wygląda nasz hotel, wyjrzeć na inne piętra, zobaczyć, o co chodzi. Zapytałam się ludzi mieszkających jakby pod spodem, czy oni też nie mają prądu i oni mówią, że tak, nie mamy prądu, bo nie ma ogólnie prądu w pokojach. Przez to, że była taka burza, naprawdę tak trzaskało piorunami, że po prostu aż się alarmy włączały na zewnątrz i to tak przy nas tak błyskało i było bardzo, bardzo niefajnie. I burza trwała bardzo długo, a my bardzo długo bez prądu byliśmy. Więc tacy zmęczeni po całym dniu, po tych wszystkich łódkach, autobusach, autokarach, busach, taksówkach, samolotach, siedzieliśmy po ciemku. Dobrze, że działają aplikacje z dowozem, nie? To zamówiliśmy sobie jedzonko, zamówiliśmy zakupy ze sklepu, dobrzy ludzie nam to przywieźli, ale oczywiście trzeba było zejść z tego 6. piętra i co zrobił Wojtek? Zleciał na dół po schodach, bo pan przywiózł jedzenie i na dole okazało się, że zapomniałem karty wziąć, a jest to tak zrobione dziwnie, że wyjść też się nie da bez karty. Więc musiałem znowu na górę lecieć po tą kartę. No ale dobra, odebrane, załatwione, akurat prąd się pojawił, to wiecie, siadamy do kolacji, zjemy przy świetle, nie? I nagle jebut, nie ma, no, nie ma prądu, no to także mieliśmy prąd na jakieś 5 minut, może niecałe. No ale patenty, szklanka do góry dnem, telefon z latarką do tego i powiem wam, jak na obozie harcerskim. Romantyczna kolacja, zjedliśmy. Dziś mamy pogodę przepiękną w tym momencie, bo oczywiście jak wstaliśmy, to znowu była burza. Także fest i to była taka ściana deszczu, że naprawdę to, co widzieliście tam na balkonie, no to tylko taka zakąska tego właśnie, co tutaj się działo. Błyskało znowu piorunami, więc już więcej nie mówimy, tylko idziemy zwiedzać, bo mamy w Bangkoku takie 2 pełne dni, a później śmigamy dalej, więc to tyle chyba. Weźmiemy małą kamerę i może jakieś przebitki porobimy, coś tam poopowiadamy, bo mamy jeden cel, ale nie chcemy mówić, co to jest za cel, może dopiero jeżeli uda nam się tam dotrzeć, to wam opowiemy, bo nie chcemy się rozczarować, jeżeli się okaże, że to miejsce już nie istnieje. Tutaj jest nasz pokój, a tak mniej więcej wygląda hotel. Tutaj jest kilka pięter. 8. My jesteśmy na 6. Ile? 8 pięter, no, więc zaraz idziemy na dół. Jeszcze tutaj wam pokażę, mamy pralkę, z której prawdopodobnie będziemy korzystać. Nie jest załadowana, nie myślałam, że jest załadowana, ale dobra. Na pewno jeszcze przed wylotem skorzystamy. Tutaj jeszcze szybki rzut na Bangkok z tej strony, w której my mieszkamy. My jesteśmy blisko osiedla, tu wam napiszę, bo w sumie nawet nie wiem, jak to się do końca czyta. Idziemy ogarniać tematy. Kochani, należy się sprostowanie na hotelu. Winda jest, tylko wczoraj nie działała, dlatego że nie było prądu. Po prostu 2 windy jeżdżą, a myśmy biedni musieli na 6. piętro dymać, nie? Trochę się boję do niej wsiadać w sumie, bo nie wiem, a jak prądu zabraknie, Wojtas? To posiedzimy. Cholera jasna, dobra. O, podwórka tam fajnie widać. Dobra, chodźcie, jak coś to utkniecie z nami. Elegancka winda jest. Na razie wszystko działa, nie zapowiada się, żeby miał być jakiś deszcz czy coś, ale w razie W nagrywam nasz zjazd, ostatni zjazd windą w Bangkoku. Nie teleptym. Czy to nasza winda? Tak. Dobra, udało się. Jesteśmy. Wszystko jest w porządku. Jesteśmy teraz trochę od innej strony, bo my wczoraj wjechaliśmy jakby podwórkiem. I tutaj, aha, to jest chyba po prostu na ten... skrzynki, nie? Tak, no. Tutaj są karty. No... Taki duży kompleks hotelowy, naprawdę spory. Tutaj zobaczcie, jakieś tam rzeczy, jakieś pralnia, coś. I tak to wygląda. Przemierzamy ulice Bangkoku i powiem wam, że jak wcześniej lało jak z sebra, tak teraz wyszło słońce i jest taka duchota, gorąc, że po prostu nie idzie funkcjonować. A do tego zrobił się tak wzmożony ruch, bo jak deszcz padał, to ludzie chyba chwilowo się zatrzymali, a teraz wszyscy pędzą, jadą, trąbią i w ogóle jest masakra. Oczywiście trzeba mieć oczy dookoła głowy, poruszając się po ulicach Bangkoku pieszo, samochodem i jakkolwiek, bo ruch jest naprawdę przepotężny, no i trzeba uważać. Jednak jest to chyba jedno z największych miast na całym świecie. Wchodzimy na kładkę taką, że na przejście nadziemne i patrzcie, co tu się dzieje. Poprowadzili kable po kładce, nie? Tutaj na głównej drodze nie widać tak bardzo tego ruchu, ale w tych bocznych to jest po prostu masakra dzisiaj. Teraz ogólnie oni dopiero chyba do ruchu się włączają. Patrz jakie kable, bo padało, no nie? No i dużo osób jest jednak w pracy. A teraz mamy, godzina jest przed 15. Myślę, że jeszcze z godzinę, może dwie i ruch znowu będzie wzmożony. Kabelki, kabelki, kabelki! To jest parno. Strasznie, jest taki zaduch, że szok. Jesteśmy na przystanku autobusowym. Czekamy na autobus 136, który powinien być do 2 minut teoretycznie. No i będziemy jechać. Mamy autobus 136. Ludzie wysiadają. Dobra, wskakuj. No. Za 2 bilety zapłaciliśmy 16 batów. To jest jakieś, nie wiem, 2 złota. Coś koło tego. Jedziemy w mega ekskluzyw transportu. A z drugiej strony dojechać tutaj do Sino Thai Building. Dobra. A jesteśmy tu. Jedziemy. Ostro. Pani nam tu puszcza jakiegoś dziabaducha. Chyba to nagrałem. Trochę się zapada, trochę ten, ale każdy jedzie, każdy siedzi, nawet ludzie nie stoją. Mili Państwo. Mieliśmy Wam nagrać, ale się zamuliłem i wybrałem bilety do automatu, ale nie nagrałem tego, nie? Także sorry, winę tu, myślę, że jeszcze będzie szansa. Platforma druga. Jesteśmy na stacji Asok, jedziemy w kierunku Nana. Bilety są. Sorry, że nie nagrałem, ale się zajebałem po prostu. No. Mały update. Wybieracie języki, tu są dwie trasy, akurat w tym przypadku. Wybieracie tak, sobie. Ruszali z Asok tylko do Nana, więc... bo jedziemy w konkretnym celu. O. I tu mamy. I wybieramy na przykład, że chcemy, teraz jakbyśmy wracali, czy jesteśmy na Nana, chcemy do Asok, wyświetla tutaj cenę, podajecie ilość biletów i wrzucacie tutaj monety, tutaj banknoty, dostajecie karty, resztę i to wszystko tak naprawdę. Dziękuję za uwagę. No dobra, dokąd przebijaliśmy się komunikacją miejską przez cały Bangkok? Otóż rano po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć miejsce, gdzie kręcono serial Wąż. Jest to serial wciąż dostępny na Netflixie. Uważam, że jeden z fajniejszych, opowiadający o seryjnym mordercy, oparty na faktach. Pan, którego spotkaliśmy, był dozorcą i nie ogarniał angielskiego, ale zaprowadził nas do właścicielki budynku. Hello. We're looking for the place where the serpent movie was filming. That building, but now we give the somebody rent already. Ah. If you want to looking, I can show you. Okay. Okay, just a moment. พี่ต้องพาลูกค้าไปดูตึกเนี้ยค่ะชั้น 3 ห้องซ้ายมืออ่ะเขาจะมาดูห้องที่เคยถ่ายหนัง Patrz, to te kafelki tak, chyba. Tak, to ten basen. Ale jaja. Naprawdę, to tutaj. Zobacz. To tutaj się wszystko działo. Serialowa postać węża wzorowana jest na autentycznej postaci. Był to Charles Sobhraj, seryjny morderca, który w latach 70. XX wieku na terenie Azji Południowo-Wschodniej tropił i zabijał zachodnich turystów. Zwany przez swoją podstępność serpent, wąż. Charles Sobhraj przypuszczalnie popełnił 12 morderstw, jednak trzeba zaznaczyć, że jest to przypuszczalna liczba. Mogło być ich znacznie więcej. Miejsce, które widzicie, kiedyś było planem filmowym. Wzorowane było na Kanit House, czyli miejscu, w którym wąż rzeczywiście rezydował. Właśnie do tego miejsca, oczywiście nie do tego, które odwiedzamy, bo ono było realnym miejscem inspirowane. W każdym bądź razie Charles zwabiał tam swoje ofiary. Udawał, że się z nimi przyjaźni, udawał super przyjaciela i najlepszego zioma. Ugaszczał w swoim domu przypadkowo spotkanych turystów na drodze. Zapewniał, że im pomoże, że zapewni im to miejsce noclegowe w ramach tego, że oni po prostu jakby odwdzięczą mu się swoją przyjaźnią. Jednak okazywało się zupełnie inaczej, ponieważ Sobhraj tak naprawdę nie chciał przyjaźni, a wyłącznie gotówkę. Interesowały go pieniądze, które miały przy sobie jego potencjalne ofiary. Interesowały go również paszporty, ponieważ bardzo dużo przemieszczał się po świecie, podróżując właśnie na podrabianych dokumentach. Swoje ofiary odurzał narkotykami. Bardzo często kończyło się też tak, że chciał za wszelką cenę zatrzeć ślady, więc po prostu turystów mordował, żeby ślad o nich zaginął. Jesteśmy w tym momencie po przygodzie u węża na naszym ukochanym Bangrak Bazar. Nie wiem, czy nagrywaliśmy tutaj już, w każdym bądź razie przyjechaliśmy specjalnie na jedzenie, także Wojtek tutaj ma... Co ty masz? Czerwone curry z wieprzowiną. Czerwone curry z wieprzowiną. Tutaj ma ryż, do tego tutaj mamy papaja salat, a ja mam moje ulubione takie nudle grube ze shrimpami. I tak, zwykle jem pad thaja, ale ostatnio coś mnie wzięło teraz na nudle i to jest takie właśnie, no. I do tego jeszcze dwa napoje. Ja mam kolę, Paula ma wodę i za wszystko razem wyszło nam 215 batów. Czyli to jest ile? To jest jakieś 28 zł. I tak to tutaj wygląda. Na razie dzisiaj jest mało ludzi, bo mamy dopiero godzinę, jest godzina 18:40. Więc ludzie dopiero przyjdą gdzieś, myślę, po 20:00. I tak tutaj to wygląda. Kupiliśmy bilety przed chwilą, bo stwierdziliśmy, że trochę daleko mamy do nas, do chaty. Najpierw jedziemy, no jak to się nazywa? Metrem. No, najpierw jedziemy metrem. Jak macie taką kartę, bo my już pokazywaliśmy wam ją wcześniej, jak macie taką kartę, to musicie się nią odstukać, odbić i możecie sobie wtedy śmignąć. My teraz kierujemy się w stronę Siam, tak? Tak. A jedzie przez co? Jaki jest główny kierunek? Sapan, tak, Sintu National Stadium. Tutaj też fajna właśnie sprawa jest, bo możecie sobie w aplikacji po prostu na mapach sprawdzić dokładnie jaka trasa i tak dalej, co tamtego. Tutaj mamy peron nasz, do Siam jedziemy. Z tymi kartami jest tak, że odbijacie się, żeby wejść, a później, żeby wyjść, musicie je oddać. Jak pojedziecie za daleko, to trzeba dopłacić, bo inaczej was bramki nie wypuszczą. Sytuacja jest taka, że wsiedliśmy, no niestety, do złego metra, więc będziemy sobie krążyć prawdopodobnie przez najbliższe 2 godziny. Zobaczymy, może uda się dostać. Mamy w tym momencie 20:26, zobaczymy, o której godzinie uda nam się dostać do domu. Przeszliśmy jakby z drugiej strony i być może wsiądziemy do dobrego. Jest takie prawdopodobieństwo, aczkolwiek zobaczymy. Udało nam się w końcu wsiąść do jakiegoś autokaru czy tam czegoś i w tym momencie mamy godzinę 21:36 jest. To już chyba mamy ponad godzinę, jak wysiedliśmy na tym złym przystanku, a jeszcze przed nami trochę jazdy, także zobaczymy finalnie, o której godzinie dojedziemy do domu. A tak naprawdę to teraz korek nas przytrzymał, bo tu jest prawdopodobnie Fashion Week czy coś takiego. I po prostu policja zatrzymała ruch i tak naprawdę staliśmy dobre pół godziny w jednym miejscu. Szybkie nagranie, aktualizacja godziny 21:54. Wchodzimy do windy. Jak będzie zanik prądu... Jeżeli będzie zanik prądu, to będziecie tutaj z nami, bo burza się jakaś znowu kroi. Także 21:54 dotarliśmy. Dotarliśmy po zgubieniu się. W sumie przejechaliśmy tylko metrem, jakby jeden przystanek przegapiliśmy, ale to wystarczyło, żeby... Co to tak trzeszczy? W zasadzie to nie tylko, bo to straciliśmy parę minut, ale tak naprawdę ten Fashion Week cały zrobił ten korek. W każdym bądź razie... na to, czy byśmy nie jechali, czy to był tuk-tuk, czy auto, czy co, to i tak byśmy nie prześwietlili, bo policja trzymała. No i idziemy. Jesteśmy znów tutaj, na naszej dzielni. Jakby znowu się robi burzowo. O, zobaczcie, jeszcze taki bonus. Jeszcze wejdziemy szybko na na balkon i zobaczymy, jaki widok jest ogólnie od nas w nocy, bo wczoraj to nic nie widzieliśmy. Akurat 10% baterii to... Tutaj 10, komputery rozładowane. No, komputery rozładowane, także oby byśmy ogólnie zdążyli... Coś może je naładować jeszcze, nie? Zanim się te wyładowania zrobią. Chodźmy jeszcze na balkon szybko. Bardzo słabo już widać, ale niebo co jakiś czas się błyska, uwierzcie mi. Chciałam wam pokazać, jak się błyśnie. O, tak z tamtej strony coś jakby delikatnie. No i co? Tym przepięknym, nocnym widokiem żegnamy się z wami dziś. To był naprawdę bardzo udany dzień. I tyle. I widzimy się jutro. Jutro ostatni dzień w Bangkoku, ostatni dzień w Tajlandii. Uwierzcie mi, że naprawdę się błyska, ale coś ta kamera już słabo działa, ponieważ jest w tym momencie chyba około 5% baterii. I co? Siadamy do pracy. Mamy pracy tyle, a musimy na pewno chociaż kompy podładować, bo jak nam prąd zabiorą, to ani pracować, ani nic. A tak na pełnej baterii to chociaż te 2-3 godziny pociągniemy jakoś. No i jak wam się podobała wizyta u Węża, bo nam się podobała bardzo, bardzo. Szczerze mówiąc, to się nawet nie spodziewaliśmy, że my do tych pomieszczeń, które widzieliście, wejdziemy. Naprawdę byliśmy w szoku, że udało nam się wejść. W sumie tak od czapy trochę, no bo to nie było planowane. Jakby my myśleliśmy, że uda nam się chociaż na ten teren basenu tego z tymi czerwonymi kafelkami wejść, ale weszliśmy do środka i to w ogóle... To my już za taki, wiecie, za wyczyn stawialiśmy to, jak uda nam się naprawdę na ten basen zobaczyć, a tu... Najśmielsze oczekiwania przerosło wszystko, nie? Ja się też trochę naszukałam tej lokalizacji i tak szczerze mówiąc, ona... Ciężko jest ją znaleźć, no ciężko. W necie można zobaczyć mniej więcej, jaka to jest ulica, gdzie kręcili Węża, ale żeby znaleźć dokładnie tą lokalizację, to już trzeba na forum szperać, tyle mogę podpowiedzieć. Trzeba wejść w takie podwórko, tam za podwórkiem pyk pyk i to nie jest takie hop-siup. Ale my już wiemy, jak to zrobić. My dziś wylatujemy, w sensie z dziś na jutro musimy wyjechać z Bangkoku i wylecieć w sumie też, bo zmieniamy państwo, ale zanim jeszcze wam zdradzimy mniej więcej, dokąd lecimy, bo możliwe, że zdradzimy dziś, żeby później nie było niespodzianek, bo w sumie ten kraj będzie dla nas też niespodzianką bardzo dużą, bo nie jesteśmy przygotowani naprawdę w ogóle. To jeszcze tylko tak na szybko się podzielę historią, ale zmienimy kadr. Historia jest taka, że nie mam paznokci. Widzicie, co tu się dzieje? Ogólnie plaster ten mi gdzieś tam odchodzi. Tutaj mam takiego kciuka i paznokci nie ma. Jakby znowu, to brudne trochę takie, ale to nieważne, 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 słuchajcie. Te opatrunki będą zmieniane. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że otwierałam dzisiaj szafkę, bo chciałam zobaczyć, czy jest jakaś szklanka, żeby sobie wodę nalać. I w tym momencie paznokieć mi tryk! Odpadł. I się w sumie trochę zdziwiłam, bo jeszcze podczas tej podróży nie było w ogóle takiej sytuacji, że mi paznokieć, cokolwiek, żeby się z nim stało, no ale się stało. To nigdy nie miałaś takiej sytuacji. Nigdy, no pierwszy raz było tak, raz mi tylko gdzieś tam szczelił, ale to z mojej winy. A tutaj po prostu otworzyłam szafkę, no nie? I paznokieć odleciał. Więc w tym momencie, no nie mam w ogóle paznokci. W sensie mam, ale prawie też nie mam w sumie, bo zaczęłam sama ściągać ten żel. Nieprofesjonalnie sobie obcięłam sama te paznokcie. Nożyczkami biurowymi. No, zaczęłam od nożyczek, bo nie było innych. Wiem, jak to brzmi, okropnie to brzmi, ale też nie było za bardzo czasu, winny się tłumaczy. Nożyczki takie profesjonalne zostały wyrzucone na lotnisku w Singapurze. No, ale na szczęście... No poza tym, że jeden jest ostro drachnięty. No jeden to tak fest jest dotknięty. Rozcięty, boli mnie bardzo. Także nie fajnie, no ogólnie będę chyba gwiazdą lotniska, bo mam wszędzie takie różne plastry, które jeszcze będę musiała przed wyjściem zmienić. No i motyw jest taki, że jeszcze pracujemy, za parę godzin wylatujemy. Ale lecimy do państwa, w którym tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Ogólnie załatwiliśmy skuter na ten tydzień, ale wypożyczenie skuterów obcokrajowcom jest w tym miejscu zabronione, więc tak naprawdę to będzie tak na nielegalu, ale mamy załatwione. Już nie będziemy was zanudzać tymi naszymi opowieściami, w każdym bądź razie boli jak szlak, więc tym oto niemiłym akcentem mam nadzieję, że może w ciągu miesiąca będzie tak. Ale nie martwię się na ten moment, myślę, że nie trzeba będzie się bujać gdzieś po szpitalach, mam nadzieję, że ubezpieczenie się nie przyda. To tylko paznokieć. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie nam kciuka w górę. Zostawcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Żeby dowiedzieć się, czy te paznokcie przetrwały, czy może też nie. I w końcu nie zdradziliśmy, dokąd lecimy i może tak to zostawmy. Niech będzie nutka tajemnicy. Nie lecimy do stolicy. Na razie nie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj!